mokre łapska, kiwi. Patrzcie, jaki gówno kupiłem. Tutaj mokre łapska, taka akwarystyka. Zaawansowana to może wielkie słowo, ale już taka troszeczkę, no bardziej zaawansowana, jakby na to nie patrzył. A tu co? Zestaw dla dzieci. Jaki piękny, prawda? Zestaw dla dzieci. Szyba z pleksy, 19 litrów, ale z filtrem. Kosztował ekwiwalent 100 zł, więc no, drogi nie był. Tani też nie, ale czy potrzebny? No też nie był potrzebny, ale no niestety ostatnie problemy z moją F1 sprawiły, że i później znajdzie się na to zastosowanie. Tak pokrótce, o co chodzi? Ano o to chodzi, że rybią ospę prawdopodobnie leczyłem nietrafionym lekiem, który troszeczkę nie pomógł, i jako że wszystkie ryby w akwarium mają się dobrze, a tylko jedna z ryb choruje, również w myśl zasady, że teoretycznie to ryby nie powinno się leczyć, ryb nie powinno się leczyć w zbiorniku ogólnym, bo to rujnuje zbiornik. I tak się właśnie dzieje w przypadku, na przykład jak się spojrzy na moje kryptokoryny, to elegancko się topią pod wpływem wysokiej temperatury i leków też. Wobec czego podjąłem decyzję, że po pierwsze primo, ryba przejdzie kwarantannę w osobnym akwarium. Jak przeżyje i się wyleczy, to wróci tam, skąd przyszła. Jeżeli nie przeżyje i zdechnie, to pójdzie do kibla. A akwarium nie, bo się nie zmieści. To znaczy akwarium, mówiłem kiedyś, że ten mój roślinniaczek, poligoniaczek u góry cieknie i jak naleję wody do samej, jak wypełnię akwarium wodą, to tam mi się troszeczkę szafka rozmacza i tak już to trwa jakiś czas, nie chciało mi się nic z tym robić, wobec czego jak już wyjdą jakieś rezultaty z rybą, pozytywne bądź też negatywne, to po prostu akwarium zostanie przekonwertowane na poligon roślinniak. To jest takie samo akwarium, jakie ja kupiłem wtedy na ten poligon. Taka tyle różnica, że to jest nieco większe, to nie ma 13, to ma 19 litrów. No i tyle. Siema, jak już coś zmaluję, to może pokażę, a może nie.